Dobrze, jeśli chodzi jeszcze o nawożenie, w przypadku grusz pamiętajmy o potasie i tutaj na tym potasie nie zaoszczędzimy. Tak jak w jabłoniach te 150-180 mg potasu do 200 to jest wszystko, to jest maks i nie ma potrzeby, szczególnie w przypadku odmian wielkoowocowych, to tam nawet ja uważam, że około 150 to jest wystarczająco, wystarczający poziom potasu. Tak, w gruszach 300 i w górę. 300 i w górę. Tylko uwaga. Tylko uwaga. To powinno być robione racjonalnie. Nie tak, że zaaplikujemy podczas sadzenia pół metra w głąb podłoża popieczarkowego, jeszcze zmieszanego z obornikiem. Po posadzeniu damy pół metra dotąd znowu podłoża, no bo mówią, że gruszka lubi. A potem jest takie zasolenie, że te drzewa, słuchajcie, są takie, karzełki. Przez 4-5 lat. Tak, żeby po prostu zneutralizować to zasolenie. Żelazo jeszcze? Żelazo oczywiście. Więc tutaj na pewno w przypadku grusz, jeśli mówimy o tym nawożeniu doglebowym, to azot, potas, żelazo. No, wiadomo, że wapń i magnez to są też bardzo ważne pierwiastki, ale tutaj nie może zabraknąć na pewno tego potasu. Wiadomo, jeśli to są młode sady, tam do trzeciego roku, to spokojnie możemy te pierwiastki uzupełniać, tak, żeby faktycznie jak wejdą już w owocowanie w trzecim, w czwartym, piątym roku, no to naprawdę ten poziom składników pokarmowych, zasobność w te składniki pokarmowe, no tak naprawdę to powinna być dwa razy taka jak w jabłoniach. Widać, że podchodzicie Państwo do tego poważnie, przygotowujecie się, ale przestrzegam przed takimi działaniami na wyrost, żeby nie przedobrzyć. Naprawdę mamy też takie przypadki, gdzie jest przedobrzone, jest takie zasolenie i jest za mocno. Więc to trzeba robić racjonalnie, systematycznie, no a jak później to odsolić, no to nie ma tak, no. Więc to naprawdę zachęcamy też do kontaktu z nami. Pierwsza sprawa to analizy, nie co 4 lata, tylko praktycznie co rok trzeba robić w takich sadach gruszowych, w galach, tych wszystkich, tych nowoczesnych sadach. To ja zachęcam i ja polecam analizę co roku, żeby zrobić, bo to się zmienia. Szczególnie jeśli uzupełniamy pierwiastki, bo było mało, było słabo i nawozimy po to, żeby podnieść. A po drugie, no jeśli mamy dobre plony i wynosimy z plonem te pierwiastki, to jest też bardzo istotne. Zachęcam do wykonywania analiz ogrodniczych. I na pewno nie tak jak to dawniej robiliśmy tylko na NPK, czy tam powiedzmy na makroskładniki, ale tutaj potrzebujemy dużo więcej informacji. W tym momencie jak dostajemy taką najprostszą, tradycyjną, rolniczą analizę ze stacji chemicznej, to jest za słabo. Więc musi być próchnica, zasobność, poziom próchnicy, musi być wapń przyswajalny, musi być azot mineralny. I pozostałe te wszystkie makro i mikroelementy, tak żebyśmy mogli naprawdę coś konkretnego powiedzieć, jeśli chodzi o nawożenie grusz.